Cześć, witajcie w drugim odcinku z naszej gierki Menadżer Żużlowy. Nadal nie wiem, jaki jest odzyw na to i pewnie długo jeszcze się nie dowiem. Na razie ktoś musi zacząć oglądać to. A ja mimo wszystko będę tutaj dalej kontynuować przygotowanie nasze do sezonu głównego, czyli nasz sezon zerowy, przygotowawczy. I lecimy dalej. Klubowo jesteśmy już tutaj, powiedzmy w cudzysłowie, załatwieni, tylko zastanawiam się, czy nie warto by było jeszcze zatrudnić jakiegoś pracownika, nie wiem, sztab medyczny raczej nie, bo i tak nie mamy żadnych zawodników. Szkoleniowego też nie potrzebujemy, ten tylko trener młodzieży, którego wybraliśmy, już jest w porządku. No tutaj będziemy mogli zakupować zawodników, ale to oczywiście dopiero na początku normalnego sezonu, czyli w przyszłym roku. Mamy tutaj jeszcze taką możliwość, ale chyba jest jeszcze za wcześnie, więc przewiniemy trochę czasu. Wydaje mi się, że pod koniec stycznia można się zgłaszać do organizacji turniejów. Już mamy jakąś wiadomość. Miejsce reklamowe zostały dobudowane, fajnie. Ale czekamy na krzesełka. Bo będzie można po prostu zapraszać większą liczbę ludzi na nasz stadion i będziemy mogli więcej pieniędzy zarobić z tego. No ale nie podchodźmy do tego wszystkiego tak kapitalistycznie. Wróćmy jednak do zaproszeń, do petycji, do... No, w każdym razie chcielibyśmy organizować duże turnieje, czy może troszeczkę mniejsze, ale jakiejś takiej wysokiej i międzynarodowej albo krajowej rangi, żeby to nie był byle jaki turniej. Więc możemy tutaj złożyć podanie o organizację turniejów, ale tak właśnie od 29 stycznia można to robić, więc jeszcze poczekajmy trochę. A już się odbywają inne zawody, na razie nie będziemy się tym w ogóle interesować. I Niemcy i Dania będą organizować drużynowe Mistrzostwa Świata grup B. To nas też nie interesuje, ale złożymy podania. Chcemy się zainteresować takimi wydarzeniami, więc zgłosimy swoją kandydaturę. To jest właśnie tutaj to przenapisane. W końcu mogę sobie to przeczytać, żeby się dobrze wypowiedzieć. Można zgłosić kandydaturę, aby organizować konkretne zawody. Finały, półfinały, złotego, srebrnego kasku. Ale zgłosimy się na wszystko, no i po prostu na to, co nam pozwolą, na to będziemy się pisać. Jeżeli nie dostaniemy organizacji takich turniejów, to nie mamy się czym martwić, bo dopiero kiedy otrzymamy powiadomienie o tym, że organizujemy te zawody, wtedy musimy zapłacić chyba jakąś licencję, ale nie przy wszystkich zawodach. Jeżeli jest to Grand Prix, no to musimy zapłacić jakieś tam pieniądze na start za to, że możemy Grand Prix organizować, ale nie wszystkie takie turnieje wymagają wpłacenia przez nas jakichś pieniędzy, aby je organizować. Jeżeli nie spełniamy wymagań, to też nie dostaniemy tych turniejów do organizacji, więc nie mamy się czym martwić. Zgłosiliśmy się i możemy troszeczkę czasu znowu przewinąć. O decyzjach zostaniemy powiadomieni nawet nie wiem kiedy, w kwietniu, tak, albo jeszcze później. Okej, już musieliśmy zapłacić dodatkowe pieniądze na przygotowanie toru. No cóż, mamy nadal dosyć dużo pieniędzy. Ale musimy uważać na to, że zawodników trzeba będzie zakontraktować w przyszłym sezonie. Fajnie by było, gdyby któryś z naszych juniorów zdał licencję i nie trzeba by było zakupować jakiegoś na liście transferowej albo ściągać ich na małe wypożyczenie. Więc zobaczymy, jak oni się tam teraz trzymają. 16-latków możemy wysłać na egzamin, na licencję, natomiast nie robi się tego poniżej umiejętności 5-10, bo po prostu no, nie zdają wtedy tych egzaminów, więc myślę, że i tak w tym sezonie już tych egzaminów, nawet nie będziemy ich wysyłać na egzamin, bo to nie ma sensu. Zauważyłem też, że źle napisałem Townsville, ale to w takim razie będzie Townville i tego się będziemy trzymać, że to właśnie będą husarze Townville. No, ale w założeniu miało być Townsville, tylko oczywiście literówka, ale tak zresztą jak pomyliłem się przy imieniu, nazwisku menadżera, bo jest tylko Hector, ale to niech będzie Hector. Tak będziemy nazywać postać naszego menadżera. Memorial oczywiście, inne zawody.
No już wkrótce zaczną się rozgrywki ligowe, które możemy śledzić, ale w gruncie rzeczy nie interesują one nas na tym etapie tak bardzo, ponieważ i tak nie bierzemy w nich udziału i tak nie musimy sprawdzać, który nasz rywal będzie najtrudniejszym rywalem do pokonania. Zobaczymy sobie to, powiedzmy, w połowie sezonu. Troszeczkę będzie niestety przewijania w tym momencie. Niewiele do roboty. Nasz turniej też niedługo będzie zorganizowany. A właśnie, jeszcze warto pomyśleć. Zorganizujemy więcej turniejów. I teraz tak. Jest pewien rodzaj turnieju, a mianowicie... No dobra, zróbmy go, powiedzmy... 8 kwietnia są rozgrywki ligowe są. Zróbmy go 1 kwietnia, 2 kwietnia. Żeby nie było, że prima aprilis. Zrobimy go 2 kwietnia. Jest to turniej treningowy. I teraz tak. Nie ma tu żadnego znaczenia ranga turnieju, nie możemy dobierać sponsorów głównych transmisji. Natomiast ceny biletu możemy ustalić. Promocję biletu, promocję turnieju też możemy ustalić, ale tu akurat nie ma co. Chodzi o to, że to jest taki rodzaj turnieju, w którym nie musimy wkładać pieniędzy, poza oczywiście przygotowaniem toru, bo za zawodników w takim turnieju nie będziemy musieli zapłacić. Ale tutaj jest haczyk, muszą być to zawodnicy z Polski, którzy powiedzmy w 2 na 3 przypadkach nie chcą brać udziału w takim turnieju. Niemniej nie płacimy im za udział i powiedzmy wszystko to, co dostaniemy z biletów czy z transmisji, chyba radiowych, nie wiem, nie jestem pewien, ale radiowe chyba też dostajemy za to pieniądze i telewizyjne, nie, już naprawdę nie jestem pewien, chyba za radiowe dostaniemy, a za telewizyjne nie, bo telewizję osobno tu kontraktujemy do turnieju, a radiowe zawsze się trzymają nas blisko jako rozgrywki na naszym stadionie, ale pamiętajmy o tym, że my w tym sezonie akurat nie mamy podpisanego kontraktu na transmisję radiową. Wracając do tego, mówię, nie zapłacimy zawodnikom za udział i wszystko to, co dostaniemy z biletów i transmisji, idzie do naszej kieszeni. No, musimy wziąć tylko pod uwagę to, że płacimy za przygotowanie toru i bezpieczeństwa na stadionie. No, ale wybierzmy obsadę. Jeszcze musimy nazwę turnieju oczywiście wymyślić, no to powiedzmy, że to będzie pierwszy otwarty trening 2017, bo to jest ten sezon. I możemy przejść do zapraszania zawodników na turniej. Oczywiście ustawimy parametry, że są to Polacy. I zapraszamy Polaków, którzy będą chcieli do nas przyjechać, bo nie będziemy musieli im po prostu zapłacić za udział w turnieju. No jak widzimy, nawet rzadziej niż 1 na 3 zgadza się, żeby przyjechać na nasz turniej. Więc raczej będzie niewiele sław na tym turnieju, natomiast pamiętajmy o tym, że i tak nie płacimy im, a to, co kibice do nas przyjdą na zawody, to po prostu idzie do naszej kieszeni. No, widzę, że ciężko. Nikt nie chce przyjechać na zawody. Nie chce, nie chce, nie chce, nie chce, nie chce. Myślę, że zależy to też od poziomu trudności. Gdybyśmy wybrali tam najwyższy, nie wiem, jaki to jest, ekstremalny czy coś, to w ogóle nikt by się nie zgodził na coś takiego, natomiast gdybyśmy wybrali sobie najłatwiejszy, chyba początkujący, albo bardzo łatwy, no to myślę, że wszyscy by się godzili na zaproszenia. Nie wiem, na którym to już byłem na tej liście. I mielibyśmy pełną obsadę i to z tych czołowych zawodników polskich, powiedzmy. No widzę, jest bardzo, bardzo ciężko, więc nie wiem, czy będziemy mogli skorzystać z tego triku, ale może chociaż paru zawodników będzie chciało przyjechać. 5 zawodników mamy. No tego akurat zaprosiłem 2 razy, Bielińskiego. Burzach, Chrzanowski, proszę bardzo. A może gdybyśmy byli większym klubem, to też by to inaczej działało. No już tu wchodzimy w takich
zawodników, którymi się, powiedzmy, nie wzbudzają takiej zachęty dla kibiców na przyjście, jak powiedzmy ta czołówka Turowskiego, już dodałem, tak. No ale to nic, mimo wszystko powiedzmy, że jesteśmy małym miastem, Townville, no i posiadamy w końcu swój własny klub żużlowy i można się nacieszyć chociaż takimi zawodnikami. Ja byłem. Jak daleko? No dobra, pojedźmy od tyłu. Zaprosimy chyba wszystkich, których będzie możliwość zaproszenia. No dobra, to 8 zawodników w takim razie zaprosimy. Dobra, ale nie wiem, jak zrobić miejsce. Jak go tutaj teraz anulować? Chyba zaproszenie tego samego zawodnika to... Nie? Nie? O, usunąłem go. No to 8 zawodników to niewiele. Natomiast... O, przyjadą. Pojeżdżą sobie, zobaczą, jak bardzo podoba im się nasz tor. Nie pamiętam, na kiedy ustaliłem teraz ten turniej. O, krzesełka zostały dobudowane, no to jak już jesteśmy przy takich rzeczach, sprawach związanych z rozbudową stadionu, oczywiście dobudujemy miejsca reklamowe, żeby mieć z tego jak największy zysk. Może zdążą się wyrobić do turniejów. 2 kwietnia jest ustalony ten turniej, więc jego sobie możemy obejrzeć. Śledzić. Obejrzeć nie możemy go, bo nie bierze udziału żaden nasz zawodnik. Ale możemy śledzić sobie te zawody. Zobaczyć po prostu, jakie będą wyniki końcowe. 1 kwiecień. Indywidualne Mistrzostwa Słowacji. Mecze towarzyskie. Ale to nie jest to, co nas teraz interesuje, ponieważ 2 kwietnia, czyli dziś, jest turniej indywidualny Townville. Jest 331 widzów. Pogoda zła. No ale powinniśmy zarobić 700 zł, chyba że nie mamy transmisji radiowych. Nie, możemy wyjść na debecie jednak z tego turnieju, ale to nic. Ludzie przyszli, obejrzeli. No i Kasper Gomulski zajmuje 1 miejsce w turnieju. No i zobaczmy ostatnie zawody. Minus 6400, no ale to przez to, że i mało ludzi przyszło tak naprawdę. Koszt przygotowania stadionu był duży, ale też dlatego, że właśnie nie mamy kontraktu z... jakimś radiem na transmisję. Zobaczmy, jak tam nasi juniorzy. Tutaj już dosyć dobrze Szczepan Grobelny sobie radzi. Jest szansa, że na przyszły sezon będzie w stanie jeździć w naszym składzie. Gdyby w lutym przyszłego roku zdawał licencję, może będzie miał już te 50, więc to by było dosyć ciekawa opcja. Zawsze jednego zawodnika mniej musimy wtedy zakupić. Pierwsza runda zasadnicza wszystkich lig dzisiaj. Toruń z Wrocławiem wygrywa. Zielona Góra z Rybnikiem wygrywa. Unia Leszno z Grudziądzem wygrywa. Nawet z ZZ-ką jechali. Stal Gorzów, Włókniarz Częstochowa wygrywa. Włókniarz. Stal Gapiels kontra Rzeszów. No to Rzeszów wygrywa. Nieznacznie, ale pamiętajmy, że to są dopiero tak naprawdę są to towarzyskie, nie jak towarzyskie mecze, to przecież były ligi, co ja tutaj chciałem teraz wmówić sobie i wszystkim, którzy mnie oglądają. To była już pierwsza liga, więc jest była, minęła, dobra, nieważne, nas to nie dotyczy, bo i tak nie jeździmy w lidze, i tak nie jeździmy w lidze. Zobaczmy. No tak na szybko jeszcze chciałem junioru sprawdzić, ale tu nic ciekawego nie ma. Natomiast chciałem coś sprawdzić. Może radio? Nie ma żadnej transmisji. Właśnie, chciałem sprawdzić, czy my za miejsce reklamowe dostawaliśmy pieniądze?
Nie. No dobrze, to za miejsce reklamowe podczas treningu nie dostaliśmy, dobrze. No nic, musimy czekać do czerwca, kiedy to będzie nasz turniej się odbędzie, to będzie nasza szansa na zarobienie pieniędzy. Bo mamy dosyć niewiele pieniędzy tak naprawdę. Wydaliśmy 400 tysięcy i od kiedy nie wydajemy pieniędzy, to straciliśmy już też prawie 100 tysięcy na jakieś tam, powiedzmy, pensje dla naszego trenera młodzieży i tak dalej, więc nie mamy jakichś takich dużych wydatków, ale jednak jakieś są, a zyski nasze, przychody są bardzo, bardzo znikome. Do szósta kolejka. Ja się nie zapędziłem, nie, jest maj. Mamy 580 tysięcy, więc wydałby się już sezon główny, żeby można było podpisać kontrakt ze sponsorem głównym również, bo to po prostu jest podstawowy nasz zarobek. Zbliża się nasz turniej. Jakieś wiadomości ciekawe tutaj nie. Kiedy ten turniej tutaj się odbędzie? On 1 czerwca miał być ustalony? Czy nie? Już teraz naprawdę nie pamiętam. Trochę się zagubiłem, ale indywidualne rozgrywki młodzieżowe, turnieje indywidualne. To nie. Też nie. Nie. O. 3850 ludzi przyszło. Odjechali. Karol Baron z zwycięzcą tego turnieju i to zgarnia 16,5 tysiąca. A czy my dostaliśmy coś? Wyszliśmy jakoś na plus z tego turnieju? Nie bardzo. Czy my zapłaciliśmy jakieś kary? O transmisje radiowe niestety nic nie dostaliśmy. No wyszliśmy na bardzo duży debet z tych zawodów, niestety. A czy my zapłaciliśmy jakąś karę? Oho. No to zapłaciliśmy karę. Znowu tego nie dopilnowałem. Ale no niestety zapłaciliśmy karę i nie wyszliśmy za dobrze na tym, więc bardzo ciekawy początek, ale muszę następnym razem dopilnować znowu tego, bo naprawdę nie pierwszy raz mi się zdarza taka wtopa z tymi turniejami, no ale cóż. Cóż, przewiniemy sobie po prostu ten sezon zerowy już i... No właśnie, chciałem zobaczyć jeszcze wiadomości, jakieś ciekawe tutaj, ale to dzikiej karcie informacja też nas bezpośrednio nie dotyczy. Zobaczmy jeszcze szybko, jak tam nasza młodzież. No, Szczepan Grabelny już dosyć dobrze sobie radzi właśnie. I nawet Wiktor Łęgosz może będzie w stanie jeździć w przyszłym sezonie jako junior, więc dobrze to wróży, gdybyśmy mieli już dwóch swoich wychowanków jako juniorzy, którzy by jeździli. No, na pewno nie robiliby żadnych punktów w dużej ilości, ale co jednak swoje wychowankowie, to swoje wychowankowie, prawda? Wijamy dalej. Ligi sobie lecą, zdobywają punkty zespoły, my tracimy pieniądze. No, lepiej już zacząć w końcu ten sezon. Podpisać sponsorem głównym. Pieniądze będą wtedy na stałe przychodzić, będą się zawody też regularnie odbywać. Co wpłynie na to, że regularnie też będziemy od dodatkowych sponsorów otrzymywać pieniądze i z transmisji. I może w końcu uda nam się podpisać z radiem jakąś transmisję. No więc będzie lepiej finansowo. W tym momencie no niewiele się dzieje. Pamiętajmy, musimy podpisać kontrakt no z co najmniej 5 zawodnikami w przyszłym sezonie. Mamy na to 500 000. Plus pieniądze, które zostaną nam jeszcze przydzielone od miasta, bo na początek sezonu zostaje nam przydzielony pewien budżet od miasta. O, klub dostał 81 tysięcy od lokalnego sponsora. A ile mamy pieniędzy? I tak mamy bardzo mało pieniędzy. Gdzie się te pieniądze podziały? 81 tysięcy dostaliśmy od sponsora. To ciekawe. 1 października. 7, 8, 10. Czas leci. 451 tysięcy.
No coraz mniej. Losowanie grup drużynowych Mistrzostw Świata nas nie interesuje na razie. Listopad. No, pieniędzy mamy coraz mniej. Niestety. Drużyny może nie zbudujemy w pierwszym sezonie, ale to troszeczkę z mojej winy właśnie przez ten turniej. Na pewno byśmy tam zarobili sobie trochę. No cóż, mam nadzieję, że mimo wszystko zachęcę kogoś do zagrania. I mam nadzieję, że ludzie, którzy oglądają mnie ogarniając gierkę, też mnie nie skrzyczą jakoś nie wiadomo jak, ale bardzo będę sobie cenił jakieś rady lub informacje o tym, co powinienem jeszcze zawrzeć dodatkowo tutaj. I znowu popełniłem błąd, bo mogłem wpłacić wszystkie pieniądze do banku i z kolejnym miesiącem dostał po prostu odsetki, ale to już tam też nieważne. Tak, no, więc chętnie usłyszę jakieś jeszcze dodatkowe rady od ludzi, którzy znają się dobrze na gierce. Nikt nie skończył kariery w tym sezonie, czy ja nie dostałem informacji, bo po prostu mój klub nie należał do żadnej ligi. Nie wiem, wydaje mi się, że a może to zmienili po prostu. Więc tak jak mówię, cieszyć się będę z jakichś dodatkowych informacji dla mnie. Trener młodzieży. No, emerytur. Na emeryturę poszedł. No to zaraz będziemy musieli jeszcze zatrudnić kogoś do opieki nad juniorami. Dokończając poprzednią myśl, będę się cieszył z jakichś dodatkowych porad i będę się też cieszył z ludzi, którzy zainteresują się gierką. Dobrze, wracając do tematu tutaj. Podpiszmy... A jednak tutaj tydzień jeszcze widzę, ale ja tam troszeczkę tydzień później, za późno podpisałem kontrakty i teraz po prostu jeszcze ten tydzień muszę przeżyć. No co, oczywiście wybieramy sponsora, który daje nam największą wartość pieniężną. Będzie w tym momencie to właśnie ten Drutex, o którym mówiliśmy na początku poprzedniego zerowego sezonu. Podpiszemy kontrakt, będziemy dostawać tyle pieniędzy, ale za miejsca reklamowe myślę, że znajdziemy większą ofertę, mam nadzieję. O, zazwyczaj od dodatkowych sponsorów dostaję więcej pieniędzy. Myślę, że powinniśmy się trzymać tej zasady, no i zobaczymy, jak to dalej będzie. Przewijmy jeszcze ten jeden dzień, bo zostanie ogłoszona lista transferowa i przydzielony nam budżet na sezon. Więc mamy 8 tygodni na kontraktowanie zawodników z listy transferowej. No i Urząd Miasta Townville przekazał naszemu klubowi 114 tysięcy złotych na przygotowanie zespołu do następnego sezonu. Cóż, trzeba jakoś spożytkować te pieniądze i potrzebujemy zawodników. Dwóch juniorów i 5 zawodników seniorów lub obcokrajowców. Tak jak mówiłem, mogę jeździć sobie 5 obcokrajowcami, domyślnie jest to 2 lub 3 maksymalnie. I tak samo tyczy się to juniorów, że juniorzy muszą być 2 z Polski. Natomiast chyba ustawiłem to w opcjach tak, że może być zagraniczny junior. Nie wiem, czy dobrze rozumiem też tą opcję, która tam jest. Natomiast postaram się no już juniorów polskich po prostu sobie tam obsadzać w składzie, a już seniorów obojętnie jakich. Tak, żebyśmy po prostu nie zbankrutowali przy okazji pierwszego sezonu. Jak już o pieniądzach mowa, to podpiszmy jeszcze kontrakty telewizyjne i radiowe. Tak, jest radio, w końcu będą te pieniądze. Więc w sumie od sponsorów medialnych dostajemy 25 tysięcy złotych. No, w poprzednim sezonie byliśmy biedniejsi o te 7 tysięcy. No i też zawody się nie odbywały zbyt często. A tak jak mówię, transmisje telewizyjne są bezpośrednio do chyba nie chcę tutaj oczywiście też wprowadzać błąd, są bezpośrednio do zawodów przypisane, natomiast transmisje radiowe są do stadionu raczej przypisywane. Mamy naszą młodzież, ale oczywiście nie mamy pracownika, który zajmuje się tą młodzieżą. Pracownic sztab szkoleniowy. No i szukałem po prostu kogoś, kto godnie zastąpi nam Jana Zombika w roli naszego trenera młodzieży. Może wybór być dosyć trudny, ponieważ ktoś mógł odejść na emeryturę. Tutaj jest ok, ale to przygotowanie fizyczne dosyć nisko. Tutaj też słabo, kiepsko. Na pewno nie, na pewno stać na kogoś lepszego nas. Ale musimy pamiętać o tym, że pieniądze nam się też kończą. Fajnie jest praca z młodzieżą i ze szkółką, natomiast mamy bardzo niskie szkolenie fizyczne.
I ocenę po prostu umiejętności też bardzo niską. Wolę wiedzieć, że wysoki talent ma któryś z moich zawodników w szkółce. Dobra, tutaj na tej stronie też nic nie znajdziemy. Szukamy kogoś dobrego. Ale czy się taki znajdzie? Ciężko, ciężko. No tutaj też słaba ocena, niestety. Tutaj już wszyscy pracę mają. No dobra, to zobaczmy na tej stronie. Hans Nielsen jest takim naszym naturalnym wyborem w tej sytuacji, ale zobaczmy jeszcze jakichś innych pracowników. Tu też by było fajnie, tylko ta ocena potencjału jest niska. No niestety, Hans Nielsen na razie wygrywa. Chyba będziemy tutaj go wybierać właśnie na to stanowisko. Tak wygląda na to, że to on jest jedynym słusznym wyborem w tej sytuacji, więc Hanie Nielsenie zostanie pan trenerem naszej młodzieży na 260 tygodni. Zapłacimy panu takie stawki, podpisujemy kontrakt i możemy się zająć spokojnie teraz naszą młodzieżą. Zobaczmy, o kurczę, ale słabe talenty tutaj podobno teraz. No i widzimy, że wybraliśmy już innego zawodnika, pracownika, który już inaczej ocenia nam tych wszystkich juniorów. Mają tutaj w większości bardzo małe talenty. Ten Szczepan Grobelny, który tak się rozwijał, też ma tutaj, co ciekawe, wypisane, że jest raczej słabym juniorem. No niemniej potrzebujemy juniorów na nadchodzący sezon. Skoro tak tutaj kontrowersyjnie jest, to nie będziemy inwestować w żadnego juniora. Natomiast na egzamin wyślemy już tych zawodników, którzy posiadają umiejętności 50+, więc będzie to Kryon, Grobelny i Łęgosz. I zobaczymy, co z tego będzie. No, będziemy mieć juniorów. A zobaczmy jeszcze, kiedy będzie się odbywać egzamin. 25 lutego. No dobra, to jeszcze jest dużo czasu, bardzo dużo czasu niestety. I musimy do tego czasu też dobrać sobie innych zawodników. Oczywiście moglibyśmy tutaj się kierować Taiwu Finden i kupić sobie go, ale on będzie kosztował nas kosmiczne pieniądze. I na pewno w tym sezonie nie będziemy walczyć o górę tabeli, o ile w ogóle będziemy walczyć o jakiekolwiek punkty w lidze, bo i tak miałem, że pierwszy sezon potrafiłem przyjechać bez żadnego punktu w lidze, natomiast następny już wygrywałem prawie wszystkie spotkania. Przegrałem chyba tylko jedno spotkanie na wyjeździe, kiedy wypadł mi jeden zawodnik, a jechałem z wiceliderem też tabeli, z którym się mierzyłem potem w finale. Natomiast to właśnie będziemy sobie tutaj na razie celować, żeby wzmocnić trochę budżet i żeby po prostu trochę dobrze wypaść w lidze. Ale tu widzę dobrego zawodnika, bardzo młodego. Myślę, że warto by było na naszym miejscu w niego zainwestować. Niewielkie pieniądze nas kosztuje. Gdybyśmy na przykład podpisali z nim kontrakt już na 2 lata, to będzie bardzo, bardzo ciekawa możliwość. Gdybyśmy zagwarantowali mu występ, powiedzmy, w 8 meczach, to nawet zapłacimy mu jeszcze mniej. I zatwierdzamy, przyjął tą propozycję, super. No, z ciekawości sprawdzimy, czy można go wykorzystać potem jako juniora. Sprawdzajmy tutaj dalej zawodników, tak żebyśmy nie przekroczyli zbytnio, żebyśmy nie szarpali naszego budżetu. Tutaj mamy kolejnego młodego zawodnika, Patryka Hansena, którego może by też było warto zainwestować. Dobre ma umiejętności, forma jest dosyć niska. Pamiętajmy o tym, że obcokrajowcy przygotowują się do sezonu na własny rachunek, więc forma raczej tutaj nie podskoczy niestety. Więc może sobie jednak go odpuścimy. Poszukajmy takiego, który ma co najmniej 100 formy. Jest Józef Tabaka. Jest stary dosyć, ale tak dosyć, więc zobaczmy, jaką on stawkę proponuje. Zagwarantujmy mu 9 meczy i zgódźmy się na te warunki. Ja nie mam pojęcia, gubię się zawsze w tym, jak wysoko powinienem się licytować
z zawodnikami z obcego kraju, natomiast cały czas trzymam kciuki zawsze, żeby po prostu nie przekraczać sobie miesięcznymi wydatkami miesięcznych przychodów i zrobię to nadal tutaj tak w ciemno. Ale nie, to chyba już za wysoko troszeczkę mierzymy w tych zawodnikach. Szukamy też młodszych zawodników. Ten Joel Anderson, on jest dobry. Forma jest niska, to nie. Kenny Larsen, forma jest bardzo niska. Tu 23 lata, ale jest niski KSM. Jak to się mogło stać? Kondycja jest 98, ale to nic. Jest 20 tysięcy by chciał od nas. O, tu jest bardzo, bardzo niska forma, to już na niego nie ma co liczyć. Ale gdybyśmy tego Grobauera, gdybyśmy tutaj chcieli widzieć w naszym zespole. No dobra, niech będzie. Kontraktujemy po prostu sobie tych zawodników. No i objedźmy jeden ten sezon jakoś tak w ciemno, powiedzmy. Mamy trzech zawodników, jeszcze byśmy dwóch znaleźli. No i liczyć na to, że nasi juniorzy zdają egzaminy i będziemy ich widzieć w podstawowym składzie w naszym pierwszym sezonie ligowym. Próbujmy więc jeszcze zakontraktować jakichś obcokrajowców. Takich właśnie z półki 70 umiejętności. 20-letni Mikkel B. Andersen. Niska forma, tak bym go zakontraktował. 30 lat, tutaj jest 19. Więc też można by było go zakontraktować. Zróbmy młody skład, będzie słaby, ale mam nadzieję stabilny. Pewnie będziemy przegrywać wszystkie mecze w lidze. Ale to nic. No może nie będziemy aż tak nisko celować. Przydałby nam się jakiś jednak troszeczkę większy lider. Tutaj mamy Oliviera Berntsona. To jest dosyć... Nie, on ma tą niską formę, to nie. Ten Patrick Hansen też nie. Niklas Parsing. Lubię sobie go zatrudniać zawsze. Jest... No w dobrej formie. Umiejętności dają radę. Jest ktoś młodszy, 24. Andres Thompson. Jest w dobrej formie. Gdybyśmy chcieli... O Jezu, kosmiczne pieniądze on tu od nas chce. Ten też Niklas trochę wysoko mierzy niestety. No może tego zawodnika byśmy zakontraktowali? Aż takiego super lidera też nie potrzebujemy. A chcemy odjechać, powiedzmy, ten sezon jakoś bezpiecznie. No i dobrze. Mamy zakontraktowany na razie, mam nadzieję, nasz zespół. Transfery nie. No i mamy pięciu obcokrajowców w tym momencie, niestety. Obcokrajowców, no ale będę się tłumaczyć tym nadal, że po prostu nie chcę się bać o finanse. A no liczymy też na to, że juniorzy nasi będą mogli jeździć i zdadzą licencję, chociaż dwóch z tych trzech, żeby zdało sobie licencję i nie będziemy musieli się w ogóle już składem martwić, więc cóż, na razie tym ekranem was pożegnam w tym odcinku. Mamy zebrany skład, powiedzmy, seniorski, część seniorską naszego składu na nowy sezon, no i w przyszłym myślę, że dowiemy się, czy nasi juniorzy będą w stanie sobie pojeździć w lidze, czy też nie są jeszcze na to gotowi. Więc na razie z wami żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku.